Zablokowałem się, kurde. Mam nadzieję, że on mnie nie zrzuci. O, właśnie, zrzucił mnie. Halo, halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Evolved. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku polowaliśmy na Rexa, robiliśmy sobie jakieś wyścigi też chyba na wulkanie. No i ogólnie to w sumie tak jakbym sobie pomyślał, to... No to ja nie mam za bardzo tutaj już nic do roboty, nie? Nic takiego nowego, takiego potrzebnego. No nie mam chyba do roboty nic. No ewentualnie, w sensie jedyne co mi zostaje, no to robić misję, nie? Żeby móc bossa zrobić, to potrzebujemy mieć 56 misji. Ja mam 26 misji, więc potrzebujemy jeszcze zrobić sobie 30 misji, nie? Więc no to jest troszeczkę. Ja sobie wezmę parkę Rexów. Kurde, jestem ciekawy, czy ten kamień mi tu odrośnie. Skoro jest tutaj baza moja, czy ten kamień odrośnie. Postawiłem sobie tu bramę, mniej więcej już sobie tak wymierzyłem to, jak to mniej więcej tutaj będzie musiało stać, żeby ta lawina tutaj nie atakowała tej bramy jakby, no że tak powiem. Postawiłem wcześniej ją tutaj troszeczkę dalej, żeby mieć więcej miejsca, ale lawina może metalowe struktury zniszczyć. Więc musiałem ją troszeczkę wycofać. Weźmiemy sobie reksiki. Reksiki niech składają jajeczka. No bo będziemy potrzebowali reksy na bossy raczej, nie? Więc no, to się nam przyda. Te bramę tutaj, słuchajcie, jeszcze wycofam do tyłu. No i w sumie, kurde, nie wiem. Może bym zrobił sobie platformę na cliff. I byśmy sobie zrobili platformę na cliff tutaj jeszcze, może nawet ze dwie. Może jakieś windy byśmy porobili, jakbyśmy chcieli tutaj rozbudowywać bazę. Aczkolwiek wydaje mi się, że ja nie będę potrzebował aż tyle miejsca. Będę potrzebował rozdrabniarkę, żeby wszystkie te siodełka niszczyć i tak dalej. Więc tym na pewno się dzisiaj zajmiemy. No ale w pierwszej kolejności może ja wezmę sobie... No mam tu reksika mojego. Troszeczkę jest podleczony. Troszeczkę go jeszcze podleczymy na pewno. Niepotrzebne rzeczy wyrzucam. I słuchajcie, lecimy tutaj na zimie. Tutaj na zimie jakieś polowanko sobie zrobimy. Mamy do zrobienia, słuchajcie, Megalocerosa do zabicia. To zrobimy sobie gamme BT. Nie jestem pewny właśnie, czy dam radę na alfie. Megaloceros nie jest jakimś silnym przeciwnikiem. Nie jestem też pewny, jakie on tam towarzystwo ma przy sobie. Ale może, kurde, na alfie, jakby się udało nam na alfie zrobić. Zobaczcie, 30 tysięcy heksagonów tu jest. Więc może byśmy mogli pofarmić tych heksagonów i żebyśmy mogli kupić element u Helenki. Bo aktualnie mogę kupić 10, czyli będę miał 22 elementu. A potrzebujemy 100 na replikator. Wy mówiliście, że można w ekwipunku kraftować element. Owszem, można, ale to się robi z pyłu elementowego, a nie z odłamków. Więc to jest lipa. Tutaj mam owszem jakiś element, ale to jest któryś mod to dodaje. Chyba ten mod na staki to dodaje i to jest element, który można przenosić między mapami. Ale tego nie będziemy używać w ogóle wcale. Dobra, w sumie kurde, mapa mi nie jest potrzebna. Weźmy, spróbujmy te megalocerosy zrobić. O, to jest w tę stronę, 1200 metrów, niedaleko. O kurde, wlazłem pod schody. Idziemy. No dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Wyrzućmy sobie Rexa, strasznie dużo tu Uteranusów biega. Ferox. 135 i tu, zobaczcie, też 135. Parka sobie chodzi tutaj, Feroxów, nie? G'day, survival. Ready for adventure? Fajnie, fajnie. Ale dobra, no to nie jest ważne. Hide and Seek to jest misja na... na właśnie szukanie Feroxa. Tylko ja nie jestem pewny, czy ja sobie poradzę z Feroxem. Gammę moglibyśmy spróbować w sumie też zrobić przy okazji. Ale bety nie jestem pewny. Ferox zrzuca z dinozaura i to jest największy problem. Chyba zrzuca z dinozaura, tak mi się wydaje. Dobra, gdzie ja mam iść? Bo nie widzę śladów, halo? No i to mi kurde będą w dupsko podgryzać, nie? No i co ja mam zrobić?
A, dobra, widzę ślad, widzę ślad. O, jest, kill the target, super. Bezlitosny megaloceros. Och, kurde, jakiś kamienny żywiołak. Serio? Weź, idź, co ty, kurde, chłopie? No mało cię, jak go postobije, nie? On ma 30 tysięcy AP. Nie, no fajnie, 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 no. Fajnie, fajnie, no. Ciekawe, bo on jest taki lodowy, nie? Ciekawe, czy jakby go oswoić, to czy on też taki lodowy będzie, czy zmieni się w normalnego takiego kamiennego żywiołaka? No bo jest napisane, że to jest kamienny żywiołak, taki zwykły golem po prostu, nie? Ej, dobra, gdzie te ślady, bo mnie kurde golem tu goni, gdzie te ślady są? Halo? O, dobra, tu jest. Ledwo to widać w tej mgle. Tragedia, kurde, tragedia. No i znajdę dwa ślady i muszę się, kurde, rozglądać przez 15 minut, żeby znaleźć kolejny, nie? Bardzo źle się to szuka, bardzo źle. Dobra, jest. No i teraz tutaj przez tą górkę będzie uciekać, dobra. Kurde, mam nadzieję, że trasa na becie będzie taka sama, nie? I zobaczymy w ogóle, jak sobie poradzę na becie. Jak sobie poradzę w miarę dobrze na becie, to może bym alfę spróbował megalocerosa. Megalocerosa chyba nie będzie taki silny, nie? Najgorsze jest tylko to szukanie tych śladów w tej mgle. Fatalne są te ślady. One powinny być w kierunku kolejnego śladu zrobione. Zobaczcie, jaki jest ten ślad. Ten ślad pokazuje kierunek tam, a kolejny ślad jest tutaj. No nawet nie jest blisko, słuchajcie. No i jak te ślady szukać? I zobaczcie tutaj. Ten ślad pokazywał w tamtą stronę, no i sobie człowiek myśli, dobra, idę tutaj, kolejny ślad gdzieś tu będzie. A ślad jest, kurde, tutaj, w całkowicie w innym kierunku. No jak znaleźć takie ślady? No to się ciężko szuka coś takiego. Zwłaszcza w krzakach, między drzewami i jeszcze w tej przeklętej mgle. Dobra, gdzieś tu już powinien być ten jeleń przeklęty. Ajajajajaj. O, jest. I on w towarzystwie innych megalocerosów jest. Kurde, może one nie będą jakoś mocno biły. Kurde, ale ciemno mam teraz, gamma zero. To jest tak ciemno, że no, do ekwipunku lepiej nie zaglądać. Kurde, co tu wypadło? Megaterium, megaterium, megaterium. Kurde, no dużo fajnych siodełek na megaterium, no ale co z tego? Co z tego, kurde, że siodła na megaterium dropie, jak... no ja nie chcę siodeł na megaterium. Nawet na gigełka mamy siodełko. No dobra, w każdym razie... no. No ja pierdziu, jestem przeciążony i to tak bardzo? Dobra, wszystko z Rexa mogę wywalić. Kurde, no problem największy jest... no w tej wadze jest największy problem. No chyba będę musiał wyrzucać siodła. Legendarne se zostawię, bo z nich będzie w sumie dość sporo materiałów. No ale jakieś nietypowe... No i możemy zacząć od nietypowych. Nietypowe wyrzucam. No ale w sumie, kurde, nietypowych nie mam wcale praktycznie, nie? Będę musiał te rzadkie chyba wyrzucać. Bo w sumie tu chcę jeszcze betę zrobić. Może alfę spróbuję. Zobaczymy, jak sobie na becie po prostu poradzimy i ocenimy. Może alfę spróbuję tego. I w sumie, kurde, jakby alfa nie była zbyt trudna, to można by było tutaj sobie te heksagony pofarmić, żeby tego elementu kupić sobie 100. I wtedy byśmy mieli replikator w bazie i moglibyśmy normalnie już farmić element sobie na wulkanie. I to by było super, bo zrobiłbym sobie teleporter. A jakbym sobie zrobił teleporter w bazie, no to wtedy te misje mógłbym robić sobie bez problemu i jakbym nie miał wagi, to bym się tylko teleportnął do bazy i wrócił i zrzucił rzeczy do grindera i tak dalej. I to by naprawdę nam się przydało, coś takiego, nie? Kurde, ta beta mnie po 70 bije. Weź, głupi golemie, kurde, spadaj ode mnie. No dawaj te ślady. I wcześniej szedłem w tamtym kierunku. A teraz tutaj był pojawiony ten megaloceros, więc chyba mamy inną trasę. Może będzie łatwiejsza. W sumie jakbym używał parki Rexów, to miałbym jeszcze tego, mating boosta, czy jak się on tam nazywa, nie pamiętam dokładnie, chyba mate boost. Dostawalibyśmy mniejsze obrażenia i zadawalibyśmy więcej obrażeń.
W sumie teoretycznie mógłbym wziąć sobie kilka reksów, no aczkolwiek no nie chce mi się teraz za bardzo wracać do bazy, żeby spróbować tą misję na Alfie. Może byśmy sobie spróbowali kiedyś te misje na Alfie niektóre porobić. No na pewno reksa nie dam rady zrobić na Alfie. No ale niektóre misje mógłbym spróbować, nie? Na przykład właśnie Megalocerosa. Wzięlibyśmy sobie kilka reksów. Tylko ja musiał siodełka sobie pofarmić, nie? No spadaj, bo ja tu ślad mam! Oj, Megalocerosy, kurde, akurat. O Boże, nie. O-o. Ej, jak mnie tak od pleców biją, no to nieciekawie to wygląda, nie? No dobra, no ale chyba to mamy. A co ten, kurde, zasnął czy co? Co się z nim stało? No ale trochę mnie pobiły, nie? Trochę mnie pobiły, kurde. Alfy nie dam rady, niestety. Co my tu mamy? Jeszcze więcej siodeł na Megaterium. Mistrzowska wyrzutnia harpunów. To się, słuchajcie, może przydać pod wodę. Jak będziemy chcieli oswajać coś pod wodą. Bo... Czekajcie, ja zwiększę gammę. Gamma 1,5 dajmy. Bo jak wyrzutnię harpunów będziemy mieli dobrą, to możemy używać harpunów. Tylko takich nie. Czekajcie, jak to się nazywa? Kurde, myślałem, że to będzie harpun. Jak to będzie? Pocisk? Pocisk, o! Z harpunów to się do właśnie wyrzutni daje i tym można usypiać dinozaury pod wodą i to jest no wydaje mi się, że to będzie lepsze niż kusza, nie? Mamy 253% tutaj. W sumie spoko. Nie, rzadkie siodło Tuso. Jakie ja mam siodło na Tuso? Ale ja siodło na Tuso mam podobne chyba. Chociaż nie, ja mam chyba 30 pancerza na Tuso. To kurde spoko, fajnie, fajnie, że nam się udało siodło na Tuso dropnąć. No ale dobra, w sumie kurde mogę tam wrócić i zrobić sobie, no Alfy nie zrobimy, ale możemy spróbować sobie zrobić gammę Feroxa. Dobra, wiecie co, chyba będę musiał wrócić szybciutko do bazy. No dobra, słuchajcie, wziąłem sobie zapasowe reksy. Zrobiłem sobie też kilka siodełek, takich zwykłych, no bo no nie mam schematu żadnego. No ale w razie czego jakby trzeba było wyrzucić kilka reksów podczas misji, to mogę sobie zrobić, wiecie, wyrzucić sobie kilka reksów. Reksa, którego będę używał, no to wiadomo, przerzucę sobie legendarne siodło na niego. No a tamte będą po prostu tylko, żeby buffka dać tego mating boosta i... No i żeby coś tam pomóc ewentualnie, nie? Żeby coś tam ewentualnie... Pomóc. Leci mi tu, kurde, dziad przeklęty wilk! Masz, dziadu jeden. Masz. Dobra. Bo mój jest obity. To ja sobie wezmę tego. I tu założymy siodełko i tu dodamy punkciki. I kurde, w sumie mało poziomów ma wbitych, nie? No ale dobra, tam ja tylko będę na... W sumie spróbowałbym to na Alfie zrobić, ale raczej nie dam rady zrobić tego na Alfie. No musiałbym wszystkie reksy wyrzucać, a to trochę upierdliwe by było. Nie, zrobimy sobie Feroxa. Bo to jest chyba Ferox, o ile się nie mylę. Zrobimy sobie to na gammie, a potem pójdziemy... Zrobić sobie może jakąś inną misję, może mamuta. Mamuta i Jutyranusy mamy też. No to moglibyśmy sobie Jutyranusa też trzasnąć. O ile się nie mylę, ten Jutyranus nie straszy dinozaurów. Więc nie powinno być aż tak źle. Ej, to jest chyba podobna trasa do tej, którą szliśmy, jak szukaliśmy Megalocerosa. No, jest Ferox. Już rzuca kamieniem. Kurde, mało go bije, nie? Megalocerosa, czy tam Rexa, co tam robiliśmy. Na gammie biłem po 8000, nie? A tego tylko po 4000. No widzicie, kurde. Wściekłego Feroxa wydaje mi się, że nawet na becie, kurde, ciężko będzie zrobić. No ale w sumie nie wiadomo. No w sumie, kurde, nie wiadomo. Może bym dał radę na becie.
Ja on tym skokiem, takim skokiem, co bije tak w podłogę, on powinien mnie chyba zrzucić z dinozaura, a nie zrzucił, więc w sumie ciekawy jestem, czy on zrzuca? O, teraz w nocy się fajnie te ślady będą pojawiać, nie? O, widzicie? Bo widać światełko, zanim się ślad jeszcze pojawi, kurde, no i to mi się podoba, w nocy trzeba szukać. A, ale kurde, właśnie, w sumie po 8000 biliśmy, ale mieliśmy wylewelowanego Rexa, nie? No ma tylko wilki do pomocy, nie? Nie, co to są? Wilki i szablozębne, okej. Okay. Kurde, no nie wiem, może bym spróbował na becie. No dobra, spróbuję tego Feroxa na becie zrobić. Jak nie dam rady, to lecimy na mamuty i później ewentualnie Jutyranusy. Póki jest noc, to w miarę łatwo powinno się szukać tych śladów. One się tak fajnie podświetlają w nocy. Dobra, no wiecie co, no wydaje mi się, że dam radę go zrobić. Szkoda, że nie mam Rexa wylewelowanego, nie? To by na pewno pomogło. O, zablokowałem się, kurde, mam nadzieję, że on mnie nie zrzuci. O, właśnie, zrzucił mnie. Goddammit. Zmienił się w małego i zniknął. Dobra, chyba udało mi się go poobijać. Nie mogę się tak zablokować o ściankę. Ja się muszę cały czas cofać, żeby on mnie nie zrzucił, nie? Bo on mi może w łatwy sposób zniszczyć cały pancerz i mnie zabić, nie? A jak mnie zabije, no to kurde misji nie zrobię, nie? Więc musimy być ostrożni, jeśli o to chodzi. No a tak poza tym, ja tu po drodze postaram się zabijać jakieś stworzenia. Aczkolwiek kurde, no tak idę i nie mam nic po drodze, nie? A nie chcę zgubić śladów. Ale coś bym pozabijał, żeby wbijać poziomy. Kurde, no i szkoda, że te wilki pobiegły w drugą stronę, bo chciałem je zabić. No, jak się cały czas będziemy cofać i go bić, to nie powinno być aż takiego dużego problemu, aczkolwiek tutaj się nam już kończy teren. Halo, halo, obijaj się, obijaj go. Nie mogę tam spać na dół, kurde. Goddammit, Ferox! Kurde, patrzcie, ja go mogłem dalej obijać. Ja chyba po prostu za wolno go biję. Dlatego on się zmienia w małego i ten, i znika jakby. Nieciekawie, nie? No ale to w sumie pod koniec i tak do końca go będziemy bić, więc... Halo? Nie widzę śladów, goddammit. Dobra, jak ja mam się tam dostać, kurde? Co to ma być? I w sumie może jakbym stanął tu na górce? O nie, nadal mnie może bić. Ej, patrzcie, zmniejszył się. No i co teraz? I on zniknął. I nie muszę go zabijać. W sensie, no jest u kill the target, ale nie ma go po prawej stronie tam. Oho, misja się zbugowała. Okej, czyli kurde, zobaczcie. Niby mamy pół godziny na zrobienie misji. Nie? No ale w przypadku... W przypadku Feroxa mamy tego czasu zdecydowanie mniej. I przez to, że go za wolno zabijałem, misja się zepsuła, nie? E nie, udało się! Udało się, dostaliśmy normalnie rzeczy. Kurde, ej patrzcie, mining drilla dostałem. Ej, no to kurde kozacko. I to w takim razie, kurde, ja bym mógł to może na alfie nawet zrobić. Po prostu bym czekał, aż on się zamieni w małego i gitara, nie? I tylko te małe dinki bym pozabijał.
Ale dobra, wiecie co? Może na Alfie to sobie spróbujemy kiedy indziej. Lecę może teraz... Co my tu mamy w ogóle? Ja mam na pewno wyścig do zrobienia, bo mamy wyścig... na nosorożcach. To by fajnie było zrobić. Oprócz tego, no to mamy Uteranusy i mamuty. A ile tych heksagonów mam? 49 tysięcy. No to mamy prawie 25 elementów, w bazie mamy 12 elementów, no to mamy 37 elementów. Na replikator potrzebujemy 100 elementów. O ja pierdziele. I zastanawiam się, kurde, może bym usiadł i poprzerabiałbym te odłamki na pył w terminalu i z tego pyłu. No ja wiem, że to się nie opłaca, bo normalnie robię ze 100 odłamków jeden element, a przerabiając go na pył robię z 500 odłamków jeden element. No ale kurde, no robienie tych misji, w sensie no ja muszę robić i tak czy siak te misje muszę robić, nie? Ale ja bym chciał już mieć ten replikator, a jak tak będę robił te misje, to ja jeszcze kurde z 10 odcinków będę musiał nagrać z tymi misjami, zanim wyfarmię ten przeklęty replikator. Więc kurde, no nie wiem. Dobra, wiecie co? Wrócę do bazy szybciutko i zrobimy sobie jeszcze wyścig. Zrobimy sobie jeszcze dzisiaj wyścig na nosorożcach, a mamuty i Uteranusy zostawimy sobie na następny odcineczek i może spróbuję ten element pofarmić między odcinkami, żeby już ten replikator mieć. Troszeczkę na pewno trzeba będzie bazę przebudować, powiększyć, dobudować mury z jednej i z drugiej strony. No i reksy powykluwam. O kurde, ale się tepłem. O nie, przestraszył mnie. Nie, ale nie do końca. Dobra, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Ta misja w sumie nie jest jakoś bardzo trudna. Trzeba tylko uważać, żeby się nie zablokować o jakiegoś dinozaura czy kamień. Zrobimy sobie oczywiście wszystkie trzy poziomy trudności, ale nie jestem w sumie pewny, ile z tego wam pokażę. Chcę to w miarę przyspieszyć, no bo też to kurde, takie cały czas to samo, jakbym pokazywał to, no to też troszeczkę bym was zanudził tymi odcinkami, z tymi misjami. No ale misje muszę robić, muszę je zrobić, więc no nie ma wyjścia, no nie ma wyjścia innego, no nie ma wyjścia. No ale postaram się to jak najszybciej zrobić, nie? A kurde, widzicie, tutaj jest tak to zrobione. Bo ogólnie tutaj się wraca chyba w to samo miejsce, dlatego te przyspieszacze tam były. A tu widzicie, ominąłem jeden przyspieszacz. Nieciekawie. Chyba dwa. Ale dobra, no gamma jest po to, żeby poznać trasę. No, wszystkie kurde kamienie się tutaj będę blokował. Pierdziu. W sumie kurde, jak tak to będzie wyglądać, to może być ciężko na Alfie, nie? Dobra, no ale w sumie wyścig nie jest jakiś długi. Zobaczcie, że ja przebiegam ten wyścig w 1,5 minuty. 1,5 minuty. Więc szybka akcja. Od razu startuje BTS, jedzmy jedzonko. Kurde, tutaj mamy 2 minuty. Ciekawe, ile jest na Alfie w takim razie. No, ale ja zrobiłem ten wyścig w 1,5 minuty. Parę razy się zablokowałem. Więc no to jest do nadrobienia oczywiście. Tu? Ej, kurde. No i lipa. Ja pierdziele. No to nieźle, żem się zablokował. Ja pierdziu. No najlepiej w sumie, kurde, po tych strzałkach biegać, nie? Tak jak strzałki pokazują, tak najlepiej biegać. No ale zobaczcie, jak one dziwnie pokazują, kurde. Takie S-y muszę robić, kurde, normalnie. Siu. Ale mnie wywaliło! No co to ma być? O nie, no nie dam rady bety zrobić. I przysięgam, no ja nie dam rady bety zrobić. I ominąłem znacznik. Ej, nie dam rady bety zrobić. Ej, może zdążę, może zdążę, może zdążę, może zdążę.
Zdążę, dobra, ej. Nie jest źle, zdążę. No ale na Alfie nie możemy takich błędów popełnić. Coś czuję, że za pierwszym razem Alfy mi się nie uda. W ogóle co to za rzeczy tu wypadają? Czapeczka futrzana. Zakładam. Ej, kurde, nie, bo się przegrzewam. To nieźle, kurde. Futrzany pancerz i się już przegrzewam na zimie. No w sumie oprócz tego... Siodło na sarkozucha. W sumie, ej, może się przydać, jak będziemy podwodne misje robić. Na polowanie. Bo wyklułem sobie kilka sarkozuchów, więc... Możemy wykorzystać te sarkozuchy do właśnie... polowań pod wodą. Dobra, skupmy się teraz, żeby tą alfę zrobić. Ile tutaj mamy czasu? Minutę 30. Ej, więc w sumie nie jest źle, nie? Bo na gammie jak robiłem, to parę razy się zablokowałem, a mimo to miałem minutę 30 czas. Więc jeśli... O, tutaj dobrze przebiegliśmy. Pięknie. Lawina mi nie przeszkadza. Elegancko. Straciliśmy prędkość, ale nie szkodzi. Ej, tak w sumie nie chcę tutaj mieć jakoś bardzo dużej szybkości. No i pięknie, jak na razie idzie nam doskonale. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Ja będę w sumie zwalniał na zakrętach. Tych gorszych zakrętach. Bo szczerze mówiąc, lepiej zwolnić i stracić prędkość, niż ominąć znacznik i cofać się. Albo zablokować się o jakiś kamień czy coś, wiecie o co chodzi. No i wydaje mi się, że to była dobra strategia. Wydaje mi się, że to była dobra strategia. Zobaczcie, mamy minutę. 17. Nice. Dobry czas. Dobry czas. No i mamy na Alfie zrobioną misję. I w sumie mamy już 33 misje. A 56 chyba potrzebujemy, żeby zrobić bossa na gammie. No wiadomo, jeszcze jakiś ice fishing mogę zrobić, ale takie, że ice fishing akurat chyba zrobię sobie poza odcinkiem, bo to jest nudna misja, po prostu siedzisz i łowisz ryby, więc no to taka średnia misja. A co to jest to? I z czego to jest? Aha, bo ja teraz wszystkie misje mam zaznaczone. Dobra, to jest chyba na... księżycu. Zobaczcie, ja na księżycu nie mam żadnej misji zrobionej, nie? No na pewno mamy jeszcze jakieś takie łatwe, szybkie misje do zrobienia. No ale mamy też jakieś takie trudniejsze, może troszeczkę nawet ciekawsze misje. I takimi misjami w sumie chciałbym się zajmować. Te takie szybsze, takie nudniejsze misje właśnie typu ice fishing, to zrobię sobie poza odcineczkiem. No i za niedługo prawdopodobnie, kurde, będziemy mogli się już przygotowywać do bossa, nie? Dlatego też w sumie zacząłem reksy sobie rozmnażać. Będę potrzebował, no prawdopodobnie jakiś dobry zestaw pancerzy będę potrzebował. I w sumie fajnie by było też zdobyć sobie jakąś przyzwoitą pompkę. Jakąś przyzwoitą pompkę, może tekowy karabin. Nie wiem, czy jest z jakiejś misji tekowy karabin. Na pewno fajnie by było pompkę sobie zdobyć. Więc będziemy musieli zrobić misję na pompkę. Wiem, że jest jakaś misja, która pompkę właśnie daje. Więc będziemy musieli sobie ją prawdopodobnie zrobić. Jakąś dobrą pompkę, jak dropniemy, zrobimy dużo amunicji, to myślę, że na gammie poradzimy sobie z tym bossem. No ale słuchajcie, póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.